Dzień dobry, siemanko, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy sobotę, dokładnie jest godzina 8:30 rano. Dzisiaj wstałem wyjątkowo wcześnie, bo 6:30, bez budzika, szybka pobudka. Wiecie, jak to jest przy weekendzie, widzowie? W tygodniu, jak dzwoni budzik, to człowiek by spał jak zabity do południa, a w weekend, jak nie musimy wstawać rano do pracy, to wstajemy automatycznie. Tak zwany budzik biologiczny. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie taki zwykły vlog z mojego życia, dzień taki z życia. Jadę właśnie na zakupy, jadę później na siłkę z kumplem, gdzieś tam się pokręcę trochę i taki zwykły dzień sobie spędzimy. Dobra, najpierw zakupy trzeba zrobić, bo lodówka pusta. Generalnie powiem wam, że zakupy to najlepiej robić z samego rana, bo później po południu koło 12 jest tyle ludzi w sobotę w tych supermarketach, kolejki zapchane. Także mówię, lepiej z rana wstać, wszystko ogarnąć i mamy głowę spokojną. Szczypior, szczypior, widzowie. Serek wiejski, do tego szczypiorek. Zajebista sprawa na kanapeczki. Dobra, zakupy w miarę ogarnięte i zaczyna się robić nam ładna pogoda. No, to dobrze. No i bym zapomniał, chleby prosto z piekarni, nie? Tą piekarnię w miejscowości Kampen serdecznie wam polecam. Naprawdę mają tutaj świetne pieczywo i ja tutaj kupuję zawsze w sobotę praktycznie, nie? Postoimy sobie trochę, ale to piekarnia jest dobra i tu zawsze mają duże kolejki. Ten chleb, który kupuję, to się nazywa Kamper Donker, pełna nazwa tego chleba, to jest taki tutaj lokalny Kamper Donker, 3,70 za bochenek, Jurka oczywiście, ale powiem wam, jest naprawdę dobry, smakuje zajebiście, no jest po prostu pyszny chlebek, to mogę wam śmiało polecić, nie? Ja to w ogóle jestem takim obserwatorem, lubię sobie tak z boku gdzieś przyklapnąć i poobserwować ludzi, popatrzeć trochę na miasto, na ten śródmiejski ruch. Ja to napierdala mi nikt w Polsce jak ja. Nieraz już zwątpiłem w siebie, ale zawsze przychodzi dzień. Przesiadam i jem, ja tylko chciałem słodkie życie mieć jak... Wychodzę sobie z kawką od fryzjerka. Po mieście piękna pogoda. I to jest życie. I też często mnie pytacie, ile ja płacę za fryzjera. I słuchajcie, generalnie w Holandii możecie obciąć włosy już sobie za 18, 19 euro, 20. Ja chodzę do barbera i wcześniej płaciłem 25 euro, a teraz już podrożało i aktualnie płacę 27 euro u barbera za ścięcie włosów. Dobra, i teraz pewnie cała masa osób napisze, że 27 euro to jest dużo. Już nawet ludzie mi pisali w komentarzach, że lepiej kupić sobie maszynkę i obcinać włosy sobie samemu, że to jest strata pieniędzy, wyrzucanie pieniędzy w błoto i tak dalej. Ale ja powiem wam, jak ja to widzę.
Słuchajcie, kobiety korzystają z takich usług, jak robią sobie paznokcie, jakieś rzęsy, brwi, chodzą do różnego rodzaju kosmetyczek, a ja jako facet jedyną moją taką kosmetyczną przyjemnością jest to, że pójdę sobie raz na 4-5 tygodni do barbera. Ja to po prostu traktuję jako taką usługę kosmetyczną, inwestycję w siebie. Wiecie, kobiety kupę kasy na to wydają, a jedyną moją taką przyjemnością i przyjemnością mężczyzny to jest właśnie chyba to, że pójdzie sobie do barbera, jest fajny klimacik, dostaniesz kawkę, brzytwą wygoli boki. No i 27 euro rzeczywiście może wydawać się, że jest to spora kwota, no ale ja traktuję to jako taką formę relaksu dla mnie, nie? Płacę za relaks, za przyjemność, jedyna taka moja rozrywka, że sobie pójdę do barbera i tyle w tym temacie. Dużo, niedużo, jakby było mnie nie stać, to bym nie chodził, mogę sobie pozwolić, miło mi się tam spędza czas, to płacę, takie jest moje zdanie na ten temat. Ale wiadomo, każdy ma inne, ja wam mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy. Za przyjemności w życiu się płaci, niestety. Dobra widzowie, przerwa na Red Bulla. Red Bull doda ci skrzydeł. Generalnie jestem na odwyku, na tak zwanym detoksie, który sobie sam zrobiłem. Wiecie, tak pół żartem, pół serio, bo robię sobie przerwę od melanży, od imprezowania. I teraz to jest dokładnie czwarty weekend, w którym nie wypiłem ani piwa przez ostatnie 4 tygodnie, ani kieliszka wódki, ani żadnych używek. Po prostu jest detoksik, bo ja raz na jakiś czas robię sobie takie przerwy, nie? No bo ostatnio co weekend piwko, jakaś flaszka u znajomego i teraz sobie zrobię tak, nie wiem, może z 2, może 3 miesiące przerwy i później wtedy się napiję. Ja sobie tak robię, żeby była równowaga. Wiadomo, lubię zaimprezować, ale czasem taka przerwa też jest potrzebna, żeby odpoczął organizm, odpoczęła głowa, no bo ile można, nie? Także zdrowy tryb życia od czasu do czasu jak najbardziej. No może nie taki zdrowy, bo wiadomo, jest Red Bull, nie? Ale takie przerwy generalnie sobie robię. Nigdy wam tego nie mówiłem, a teraz wam mówię, że jestem na tak zwanym odwyku. No i powiem wam, że na koniec dnia bardzo piękny widok z tego mostu jest. Rzut na całe miasto Kampen. Tutaj, tam dosłownie w tym miejscu jest centrum. A tutaj mamy piękny zachód słońca. I akurat most podnoszą, bo będzie płynął statek. Ale tutaj jest taka fajna miejscówka. Nieraz nagrywałem w tym miejscu i sobie tutaj wejdziemy, można sobie usiąść. Ludzie tu często przychodzą, robią sobie zdjęcia nawet. Ludzie, którzy mieszkają po tej stronie albo po tej stronie, często tu przychodzą i robią sobie zdjęcia, bo tutaj jest naprawdę piękny widok i zobaczcie, jak ten zachód słońca pięknie wygląda. No, piękny rzucik, co? Godzina 19:05. No, dzisiaj wieczorem ten vlog powinien się pojawić na kanale. Myślę, jak to oglądacie, 21. Niektórzy pewnie oglądają następnego dnia. No, ale widok jest naprawdę mega. Ja ogólnie bardzo lubię takie widoki. Chillują mnie bardzo. O, i płynie sobie tutaj. Proszę. Ten most jest zajebisty. Bardzo fajnie on wygląda w nocy, jak jest cały oświetlony. Wszystkie barierki, widzicie, tu jest lampa i on pięknie nocą świeci. Zwija się na takich złotych kołach. No jest to, można powiedzieć, wizytówka, jeżeli chodzi o miasto Kampen. No ale z tej strony to jest petarda. Ogólnie już nieraz wam mówiłem, że to miasto naprawdę fajne jest do zwiedzania. Kampen. Jest takie stare, zabytkowe. Dużo ludzi przyjeżdża tutaj robić zdjęcia. Takie rzeczy. Przepłynie statek i zaraz sobie jeszcze chwilę pogadamy.
No i dobra, pomału dzień dobiega końca. Powiem wam, że świat jest bardzo, ale to bardzo mały. Ostatnio jak byłem w Amsterdamie, bo była u mnie rodzinka, między innymi był mój brat w odwiedzinach i pojechaliśmy razem wszyscy do Amsterdamu. I wyobraźcie sobie, że w Amsterdamie spotykam ziomka, z którym mieszkałem, pracowałem przez tą samą agencję 16-17 lat temu. Na samym początku mojej przygody z Holandii, on później zjechał do Polski i go nie było przez ten okres. I nagle po 16 czy po 17 latach spotykamy się w Amsterdamie. Świat jest bardzo mały. Trzymajcie się udanej i spokojnej soboty i przede wszystkim niedzieli. Dobrego rosołku i schabowego. Trzymajcie się. Elo 420. Thank you.